Kot wieczorową porą. Dobry wieczór Państwu. Tasujemy filmy jak karty przed rozdaniem. Nikt nie wie, co mu się trafi. Niewiele premier jest pewnych, niewiele nowości w grze. I w tych trudnych warunkach swoje filmowe talie kompletuje Paweł Kretkowski, który talię trzyma w lewej ręce, bo prawą buszuje po konsolecie, i Wiesław Kot, szuler filmowy, jak nie przymierzając Paul Newman w filmie Żądło. Ragtime klonowego liścia Scotta Joplina z filmu Żądło przywołuje filmy, które są w naszym zasięgu, więc te na platformach streamingowych. Zaczynamy od pieca, czyli od Netflixa. Z ciekawszych i nowszych filmów mamy tu w talii obraz pod tytułem Richard Ramirez – Polowanie na seryjnego mordercę. Film w 4 odcinkach na pograniczu dokumentu i inscenizacji. In the 1980s, we were proud of the city. LA was glamorous, but if you went around to the other side... Oto kronika dotycząca śledztwa i próby schwytania amerykańskiego seryjnego mordercy określonego pseudonimem Night Stalker. Postać autentyczna. Terroryzował mieszkańców Los Angeles i San Francisco w latach 84-85. W końcu, kiedy zdążył już pozbawić życia 14 ofiar, odkryto jego tożsamość, schwytano go i po procesie osadzono w celi śmierci. Na egzekucję czekał 23 lata, w końcu skosił go rak. Film koncentruje się na szczegółach wielkiej operacji policyjnej, jaka doprowadziła do schwytania mordercy. I was on the freeway and here comes somebody speeding and all of a sudden he just swerves around my car. It's like he's right there, like a moment stop. Kolejny film Netflixa, 7 minut po północy, dramat z pogranicza fantazy. I know everything about you, Connor O'Malley. The truth you dream. Bohaterem opowieści jest 10-letni Josh, wrażliwy chłopiec, który w szkole prześladowany jest przez rówieśników, a w domu przeżywa cichy dramat. Jego mama dzień po dniu przegrywa walkę z rakiem. Na szczęście Josh zyskuje przedziwnego sprzymierzeńca. To stare drzewo, które jest istotą rozumiejącą i pełną współczucia. Podczas kolejnych spotkań o tej tytułowej wieczornej porze wciąga to drzewo chłopca w nurt opowieści, z których każda przynosi nadzieję i każda daje otuchę do zmagań ze zbyt wielkim, jak dla dziecka, ciężarem. How does the story begin? It begins with you. Dalej wertujemy propozycję Netflixa, a tu interesujący film pod tytułem Julie i Julia. I'm Julia Child. Bon appétit. Before she changed the world, Julia Child was just an American living in France. Shouldn't I find something to do? What is it that you really like to do?
eat. Mamy dwie interesujące damy. Oto Julia w tej roli Meryl Streep. To szacowna matrona, która osiada w paryskim apartamencie, a tuż obok niej Julie. Grają nie mniej znakomita Amy Adams. Julie to młoda mężatka na dorobku, która próbuje się zagnieździć w mieszkanku stojącym ledwie jedno oczko wyżej niż slums. Julia ma dla siebie Paryż krótko po II wojnie, a Julie nowojorską dzielnicę Queens z datą 2002. Obie panie ponad czasem spotykają się w filmie z roku 2009 pod tytułem Julie i Julia. Tak czy owak, obie Julie utknęły, jedna w luksusie, druga w rutynie. Obie też nie pozostają bez ratunku. Dźwiga je odwieczny, pierwotny, wegetatywny instynkt, mianowicie instynkt kuchenny. Poza tym kuchnia to dla kobiety kompensacja. Za biurkiem czy za ladą może sobie być jedna z drugą urzędniczyną czy innym popychadłem, ale w kuchni tu kobieta zawsze czuje się królową, bo nawet zwykłe, skromne pitraszenie potrafi przecież w jej życiu tyle wynagrodzić. But what does Julia Child have to do with me, lowly cubicle worker Julie Powell? So how's your job, Julie? Are you the person to speak to about my insurance form? You can speak to me. Yep. Kolejny film Netflixa, The Walk, sięgając chmur. When people ask me, why do you risk death? For me, this is life. W fabule filmu wyczyn niejakiego Filipa Petita, francuskiego linoskoczka, który w roku 1974 przeszedł po linie między wieżami World Trade Center w Nowym Jorku. A to jego fantastyczne dokonanie przeniósł na ekran reżyser Robert Zemeckis, który miał słabość do takich oryginałów, żeby wspomnieć Forresta Gumpa. Teraz mamy kolejną historię, która przyprawia nas o zawrót głowy. Patrzymy na ten szaleńczy popis z bezpiecznego fotela, do którego zresztą przyszpila nas lęk wysokości, jaki odczuwamy odruchowo gapiąc się na ekran. Ale i my prędzej czy później staniemy na takiej linie i też będziemy musieli w życiu wykonać ten pierwszy krok. Two magnificent towers, 100 meters taller than the Eiffel Tower itself. What do you think? I don't know. It looks so... so... beautiful. Beautiful, yes. To były filmy z oferty Netflixa. Dla równowagi zerkamy, co ma nam do zaoferowania konkurencja, czyli platforma HBO Go. Oto film pod tytułem Richard Jewell, kolejne spokojne kino Clinta Eastwooda. Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're going to do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Historia oparta na autentycznych losach ochroniarza, który na stadionie pełnym kibiców w trakcie igrzysk olimpijskich odkrył bombę, po czym wszczął alarm i uratował mnóstwo istnień ludzkich. Trwają intensywne poszukiwania sprawców zamachu i śledztwo zmierza ku temu, by jako sprawcę wskazać samego ochroniarza, no pod pretekstem, że zamarzyła mu się natychmiastowa sława i uznanie mediów. Te, jak go natychmiast uczyniły bohaterem, tak teraz mieszają Richarda z błotem. Droga do oczyszczenia dobrego imienia ochroniarza jest długa i wyboista, ale przecież to walka o własne być albo nie być. Jewell fits the profile of the lone bomber, a frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. Film pod tytułem Osierocony Brooklyn, pastisz dawnego czarnego kryminału. Okay, listen. I guess me. That's the first thing to know. I got threads in my head, man. I twitch and shout a lot. If
makes me look like a damn freak show. Can't you ever cut that out? I'm sorry. Touch it, Bailey. I'm sorry. Edward Norton, całościowy twórca filmu i odtwórca głównej roli, cierpi na zespół Tourette'a. To choroba objawiająca się jąkaniem, tak zwanymi przyruchami, popadaniem w kompulsywne zapętlenie myślowe i wzmaganie z nieustannym swędzeniem. W sumie bardzo utrudnia to pracę prywatnego detektywa, zwłaszcza w Nowym Jorku, gdzie do takich wariatunciów nikt nie ma cierpliwości, każdy się spieszy. Ale ponieważ został zamordowany szef agencji i mentor tego nieszczęsnego detektywa, on sam próbuje wyświetlić spisek, jaki do tego wszystkiego doprowadził. Współczujący widz obserwuje z zainteresowaniem i kibicuje. But inside my head's an even bigger. I can't stop twisting things around. Words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. I seriale z kanału HBO Go. Oto Cormoran Strike, zabójcza biel, kryminalny serial brytyjski, trzeci sezon. Come back. They buried her in a pink blanket. They didn't know I seen them, but I did. They brought here specifically. Was it some sort of ritual? Tytułowy detektyw to postać wymyślona przez J.K. Rowling, twórczynię Harry'ego Pottera. Jest byłym wojskowym, który na szczupłej emeryturze usiłuje prowadzić agencję detektywistyczną. Na wojnie w Afganistanie stracił nogę, do armii się nie nadaje, ale w jej służbach specjalnych ma sporo znajomych, którzy wspierają go dojściami i informacjami. Pomaga mu bardzo kiepsko opłacana asystentka imieniem Robin, która pracuje w dodatku u niego wbrew woli rodziny. Ale ona po prostu kocha i tę robotę, i swojego szefa. I'm Jasper Chisel, the minister. He knows this girl. She went missing from care, living less than 10 miles from the Chisel estate. Kolejny serial na HBO Go, gdzie jest mój agent, sezon czwarty. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4 heures du matin? Est-ce que tu acceptes de travailler le dimanche à faire n'importe quoi pour n'importe qui? Est-ce que ça te pose un problème de plus avoir aucune de tes soirées? Tytułowy agent obsługuje co znaczniejsze gwiazdy kina europejskiego, które jak Monica Bellucci czy Isabelle Huppert grają tu same siebie. A ich agent ma za zadanie rozwiązywać na bieżąco setki problemów związanych z doborem ról, partnerów życiowych, zmaga się z kaprysami aktorów, załatwia za nich sprawy sercowe, negocjuje garze. Z wieloma z nich jest bliżej niż ich najbliższa rodzina. Taki spowiednik i terapeuta. A każdy dzień przynosi nowe i coraz bardziej zaskakujące wyzwania. On en est où du contrat de Guillaume Canet là-dessus? Ça suit son cours. Nous faisons deux acteurs maison sur le film. Gabriel, on est où de Cécile de France sur le Tarantino? No i dla uzupełnienia może jeszcze coś z platformy Amazon Prime Video. Tu mamy klasyków, od Ojca Chrzestnego do Szeregowca Ryana, ale można sobie odświeżyć także na przykład Poszukiwaczy Zaginionej Arki, myślę o części pierwszej, tej z roku 1981. Raiders of the Lost Ark, a film from Steven Spielberg and George Lucas. No więc wszystko to i znacznie więcej mamy w ofercie platform streamingowych. Cóż, jest co robić. My dzisiaj już słuchaliśmy ragtime'u Scotta Joplina, ale przywołajmy jego melodyjkę po raz kolejny. Czytamy zaległą prasę filmową, a zwłaszcza kino, tygodnik ilustrowany z roku 1930. Pismo zachwala film pod tytułem O krok od grzechu, dramat szału i namiętności. I pismo podaje streszczenie. Klara kocha Andrzeja i była przez niego kochaną, lecz po rocznym pobycie w Paryżu Klara stała się płochą i lekkomyślną kokietką. Do domu wróciła w towarzystwie hrabiego Alfreda, z którym flirtowała jedynie dlatego, by wzbudzić
zazdrość w niejakiej Kitty Pryor. Andrzej, przyłapawszy Klarę w czułej scenie z hrabią, odwrócił się od niej z pogardą. Ulegając przelotnemu kaprysowi, Klara uciekła z hrabią i zamieszkała z nim w hotelu, mając zamiar zostać jego żoną. W nocy, broniąc się od natarczywego hrabiego, Klara uderzyła go w głowę żelazną łopatką, po czym udała się do Andrzeja z prośbą o schronienie. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Zanim przejdziemy do nowinek filmowych, zarysujmy w dwóch słowach sytuację rynku kinowego, jaka otwiera się przed nami z rokiem 2021. Kiedy pandemia zamykała kina, skokowo wzrosła rynkowa pozycja platform streamingowych. Netflix, który jeszcze 3-2 lata temu produkował filmy pełnometrażowe i omijając premiery kinowe, umieszczał je od razu na platformie, a potem domagał się dla nich równych praw, na przykład na festiwalach w Cannes, wtedy wydawał się niegroźnym harcownikiem. Pandemia jednak, zupełnie niespodziewanie, ustawiła go w pozycji lidera nie tylko na rynku platform, ale też w roli lidera dalszego rozwoju kina jako takiego. Bo tymczasem sama instytucja kina, tego współczesnego Dream Palace, gdzie zbiorowo ogląda się porywające spektakle na ogromnym ekranie, sama taka instytucja kina straciła tradycyjną siłę magnetyczną. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, przeszłość pobiegnie my. Widzowie przytrzymani przez pandemię w domach bez specjalnego przymusu przyzwyczaili się do własnych, coraz większych ekranów i efektów z zakresu kina domowego, a te niewiele ustępują tym z multiplexów i można skorzystać z nich na własnej kanapie, z ulubioną przekąską w łapie, przerwać seans w dowolnym momencie, komentować go głośno i w ulubionym towarzystwie. Ostatecznie multiplexy wyposażone w fotele, które a jakże imitują domowe kanapy, a które to multiplexy przed seansem zachęcają do kupna chipsów i coli, także starały się przybliżyć seans kinowy do tego domowego posiadu przed ekranem w kumplowskim gronie. Czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani, dla nas to jest prawda, a nie gra. A teraz jeszcze na korzyść pokazów domowych zadziałało przyzwyczajenie. Z powodu epidemii do kina nie poszło się raz, nie poszło się drugi, dziesiąty. No to jak te kina się otworzą, nie wiadomo kiedy, to trudno będzie się zebrać i pójść. Siła ciężkości działa ciągle na korzyść własnej kanapy. Analitycy rynku nie zostawiają złudzeń. Kina już nigdy nie wrócą do poziomu frekwencji sprzed pandemii. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie, nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie pianino. Yeah.
Wytwórnie filmowe wyciągają wnioski. Wytwórnia Warner Bros. Zapowiedziała, że każda jej przyszłoroczna premiera odbędzie się zarówno w kinach, jak i na platformie HBO Max. Miesięczna subskrypcja $15. Należy się spodziewać kolejnych podobnych decyzji. Liczby są bezlitosne. Netflix ogląda teraz co najmniej 200 milionów abonentów. 30 milionów przybyło skokowo na pierwszej fali pandemii. Każdego abonenta należy przemnożyć od 2 do 5 razy. W domu przecież ogląda się z rodziną i ze znajomymi. Uruchomiony na początku roku 2020 Disney Plus zaczął od 60 milionów abonentów, a teraz ma ich już 90 milionów. A Disney proponuje taki repertuar, że to jego kanał rodziny wykupywać będą zapewne najchętniej. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. Wszystko to jednak niesie i skutki uboczne dla filmu jako sztuki. Otóż platformy, stawiając na zysk, oferują najchętniej repertuar, jak to się mówi, dla całej rodziny, a więc artystycznie uśredniony i dość ściśle sformatowany. Kierują do realizacji scenariusze trochę na takiej zasadzie, na jakiej powstają kolejne tomiki serii, na przykład, ja wiem, Harlekin. I tu i tam nazwisko autora, jego indywidualny styl, widzenie świata są raczej przeszkodą niż zaletą przy produkcji tego towaru. Widz oczekuje nie wstrząsających rewelacji, nie eksperymentów. I tak nie jest w tej skali na coś takiego przygotowany. Widz oczekuje rozrywki, mieszczącej się w sztywnej siatce parametrów. Z czasem może się zorientować, że za swoje niewielkie w sumie pieniądze widz dostaje jednak tylko całe mnóstwo tandety. Ale spokojnie, tak może zareagować tylko garstka na widowni. Reszta i tak będzie się cieszyć, bo nawet jak ten telewizyjny towar niewiele jest wart, to przecież i tak sprzedawali go w promocji. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. I nowinki filmowe, najpierw w nawiązaniu do tego, co zostało powiedziane powyżej. Mamy oto nasz filmowy numer jeden. Rodzimą produkcję oglądaną najchętniej z wszystkich filmów Netflixa na całym świecie. No, może nie taki numer jeden, jaki by się nam marzył, ale zawsze. Jest to bowiem thriller erotyczny pod tytułem 365 dni, ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej. Film autorstwa Barbary Białowąs i Tomasza Mendesa był szczególnie popularny w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie tygodniami okupował szczyt listy Netflixowych przebojów. I to mimo krytyki, jaka na całym świecie spadła na twórców produkcji, zwłaszcza za przedmiotowe traktowanie kobiet. Cóż, jak widać, nie wszystkim widzom to przeszkadzało, a nawet jakby przeciwnie. He just wants to take good care of you. You want me to accept a year-long declaration? I have rights to know what's waiting for me. Powoli dokonujemy podsumowań finansowych minionego fatalnego roku w branży filmowej. I tak, widzowie pozostawili w kasach kin na całym świecie 12,4 miliarda dolarów. Oznacza to spadek o 71% w porównaniu z rokiem 2019. Po raz pierwszy w historii najlepszym rynkiem okazał się rynek chiński. Wpływy z tamtego rynku szacowane są na 3,12 miliarda dolarów, co też jednak oznacza spadek o 70% w porównaniu do roku 2019. Drugim największym rynkiem świata były Stany Zjednoczone. W roku 2020 wpływy wyniosły tu 2,28 miliarda dolarów i też oznacza to spadek o 80% w porównaniu do wyników z roku 2019. Pod względem wpływów był to najgorszy rok dla amerykańskiego rynku kinowego od początku lat 80.
Jeżeli chodzi o hollywoodzkie wytwórnie, to łącznie zanotowały one 80% spadek w porównaniu do roku 2019. Amerykańskim filmem, który najlepiej dawał sobie radę na światowych rynkach, był sensacyjny obraz pod tytułem Tenet. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. Kolejne nowinki. Anthony Hopkins świętuje 45. rocznicę zerwania z pijaństwem. Aktor w filmiku opublikowanym na Instagramie wyjawił, że decyzja o definitywnym odstawieniu alkoholu całkowicie odmieniła jego życie. Nagle nadeszła ulga, moje życie stało się niesamowite. Miewam chwilę zwątpienia, czasem muszę walczyć ze sobą, ale trzymam się swojego postanowienia, powiedział Anthony Hopkins i dodał: w tamtym czasie zmierzałem w kierunku katastrofy, byłem bliski zapicia się na śmierć. Nie chcę tu głosić kazania, ale rzeczywiście otrzymałem w pewnym momencie wiadomość: chcesz żyć, czy chcesz umrzeć? Odpowiedziałem, że chcę żyć, wspomina dzisiaj Hopkins. No, dzięki tej jego decyzji sprzed lat otrzymaliśmy jedną z bardziej demonicznych postaci w historii kina, Hannibala Lectera z filmu Milczenie owiec. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? I'm still in training at the academy. Jack Crawford sent a trainee to me. Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that. Film Indiana Jones 5 ciągle w przygotowaniu od lat da początek co najmniej kilku spin-offom, czyli filmom rozwijającym poboczne wątki historii bazowej. Tym samym ta ekranowa opowieść będzie się rozwijała jak uniwersum na przykład Gwiezdnych Wojen. Indiana Jones 5 będzie pierwszą częścią przygód słynnego filmowego archeologa, której nie wyreżyseruje Steven Spielberg. Będzie on jedynie pełnił funkcję producenta. Zastąpi go James Mangold. Temat Indiana Jonesa już dziś słyszeliśmy, ale co szkodzi go powtórzyć? Reżyser Michał Gazda, znany z serialu Wataha, przeniesie na ekran nagrodzoną w ubiegłym roku premią literacką Nike książkę Radka Raka pod tytułem Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli. Autor baśni zaproponował literacką historię młodości przywódcy chłopskiego oraz herosa uciśnionego ludu. Śledzimy w niej losy młodego Kuby Szeli, wędrujemy przez krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi z czasów rabacji z roku 1846. Rzecz ma być utrzymana w klimacie filmów Benedicio del Toro czy Quentina Tarantino, no ale na razie to tylko przymiarki. A my przypominamy serial Wataha. Najdziksza granica w Unii. Główny szlak przerzutowy dla ludzi, narkotyków, broni i cholera wie, czego tam jeszcze. Słyszałeś o wysadzeniu górskiej strażnicy w Bieszczadach wraz z całą załogą? Straciliśmy świetnych ludzi. I zamykamy nasz spacerek filmowy polskim akcentem historycznym wyjętym z rodzimego kalendarium. Otóż 5 lat temu, 15 stycznia 2016 roku, na ekrany wchodził film pod tytułem Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, autorstwa Janusza Majewskiego.
opowiadał o grupie muzyków i dziwaków, którzy na fali gomułkowskiej odwilży w latach 50. próbują grać swingujący jazz w domu zdrojowym w Ciechocinku i w jego okolicach. Oczywiście grać tak długo, jak się da, czyli jak długo pozwolą władze, a im ta zachodnia muzyka nie bardzo się podobała. Kolejni filmowi ekscentrycy już za tydzień, a dziś na fali swingu do usłyszenia mówi Państwu Wiesław Kot. Kot wieczorową porą.